A w studiu wicepremier, minister obrony Tomasz Siemoniak. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie premierze, na koniec lipca Rosja planuje manewry z użyciem m.in. iskanderów. A my na to co? Siła spokoju? Rosja co jakiś czas przeprowadza różne ćwiczenia wojskowe, głośno o nich informując, chcąc osiągnąć zapewne efekt polityczny. My możemy powiedzieć, że kilka tygodni temu zakończyliśmy serię bardzo dużych ćwiczeń, począwszy od pierwszych ćwiczeń tymczasowej szpicy na terytorium Polski, wielkich ćwiczeniach na Bałtyku, Baltops. Czerwiec był jednym z najbardziej intensywnych miesięcy i w NATO, i w Polsce, więc myślę, że czujemy się tutaj spokojni w tym sensie, że za nami stoi wciąż ćwicząca sojusznicza siła. No właśnie, jak pan ocenia dzisiaj w stosunku na przykład do sytuacji sprzed kilku miesięcy, może roku, stopień zagrożenia konfliktem ponadregionalnym w związku z tym, co się dzieje na wschodzie? Bo albo nam sytuacja spowszedniała, albo się przyzwyczailiśmy, że tam coś się dzieje i jest niespokojnie. Przewlekłe konflikty mają to do siebie, że opinia publiczna się rzeczywiście do nich przyzwyczaja, bo... Obojętnieją doniesienia o ofiarach, obojętnieją doniesienia o, o strzałach, natomiast wciąż sytuacja jest napięta i jest daleka od stabilizacji daleka od efektywnej realizacji porozumień mińskich, jeżeli mówimy o sytuacji na wschodzie Ukrainy. Niemniej jednak. Biorąc pod uwagę właśnie to, że mamy do czynienia z zamorzonym konfliktem, staramy się wyciągać z tego wnioski i długoterminowo wzmacniać obecność NATO i sojuszników we wschodniej Europie, w tym w Polsce. A porozumienie z Iranem realnie zmniejsza zagrożenie konfliktem nuklearnym, ponieważ innego zdania jest premier Izraela, jak pan zapewne wie? Bardzo ważny fakt to porozumienie kończące kilkunastoletnią, jeśli nawet nie dłuższą, erę ostrej konfrontacji Zachodu z Iranem, z Iranem, który miał ambicje atomowe i tutaj dowodów na to było bardzo dużo, więc myślę, że to jest dużym sukcesem tych państw, które prowadziły te rozmowy, w szczególności sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych, że udało się do tego porozumienia doprowadzić. Myślę, że jest to Jeden z najbardziej znaczących faktów politycznych tej dekady. A dlaczego I oczywiście Izrael to inaczej ocenia? Izrael ma swoje podejście do, do kwestii Iranu. Uważa, że nie należy ufać temu państwu, że jego przywódcy wielokrotnie w przeszłości ogłaszali, że ich celem jest zniszczenie Izraela. Ale ja myślę, że trafnie się odniósł do tego prezydent Obama. On powiedział: Nie opieramy tego porozumienia na zaufaniu, tylko na kontroli. Iran się zgodził. Na bardzo ostre środki kontroli i myślę, że te sześć państw, agencja energii atomowej będą w stanie to wyegzekwować, więc miejmy nadzieję, że suma sumarum to też do wzrostu bezpieczeństwa Izraela i całego regionu się to porozumienie przyczyni. Panie premierze, 11 tysięcy osób zgłosiło się na szkolenie wojskowe. Jak pan ocenia? Dużo to czy mało? Nie mamy tutaj. Jakiejś skali odniesienia wcześniej takiej akcji nikt nie prowadził. Ja jestem usatysfakcjonowany tą liczbą. To jest taka grupa ludzi, dla której można przygotować sensowny, racjonalny program szkolenia i długofalowej współpracy z wojskiem. Ta grupa dzieli się z grubsza na trzy takie podgrupy. Jedną to, jedna to są tacy, którzy już byli w wojsku i są rezerwistami, chcieliby intensywniej ćwiczyć. Druga to są tacy, którzy są gotowi na 3-4 miesięczne przeszkolenie wojskowe. I trzecia no to są tacy, którzy nic wspólnego nie mieli z wojskiem, są gotowi na kilku, siedmiodniowe ćwiczenia i przeszkolenie. Dla każdej z tych grupy przygotujemy Dobrą ofertę i myślę, że dobrze wpiasujemy tych ochotników w cały system bezpieczeństwa państwa. A te osoby są zdecydowane, czy tylko się zgłosiły? Wygląda na to, że one to swoje zgłoszenie, że tak powiem, potwierdziły i umocniły się w przekonaniu, że chcą się szkolić, tak? Ja sądzę, że, że tak. Oczywiście, tutaj. Sama nazwa ochotnicze mówi o tym, że e, można zrezygnować, ale wydaje mi się, że tak jak zresztą rozmawiałem z y, tymi, którzy pracują, służą w WKU i rozmawiali z tymi ludźmi, że to są wszystko bardzo poważne, przemyślane zgłoszenia. A, a te przyjęcia są już zamknięte, czy ciągle się można wiem, zgłaszać? Oczywiście można się, można się ciągle zgłaszać. Ciągle mówimy o ochotnikach, a y, są rozważane y, jakieś y, formy obowiązkowe, na przykład szkolenie dla studentów, dla innych grup? Nie myślimy o formach obowiązkowych. Jak przed chwilą powiedzieliśmy sobie, jest dostatecznie dużo chętnych. Jest też dostatecznie dużo chętnych do Armii Zawodowej. Mamy bardzo wielu kandydatów i do służby, i do szkół oficerskich, więc nie narzekamy. Raczej tutaj rywalizują chętni o miejsca. Natomiast staramy się tam, gdzie są potrzeby, a rzeczywiście studenci uczelni cywilnych takie potrzeby zgłaszają, szukać też różnych form współpracy. I jeżeli rektor uczelni zgłasza się, będziemy się starali szukać jakiejś, jakiejś właściwej formy do tego. A jak to jest z podwyżkami dla zawodowych wojskowych? Będą, nie będą? Pracujemy nad różnymi wariantami. Przy okazji budżetu państwa, projektu budżetu państwa na rok 2016. Decyzji nie ma, natomiast Pani premier Ewa Kopacz zapowiadała, że jeśli pojawią się możliwości budżetowe, będzie chciała, żeby ci pracownicy budżetówki związani właśnie ze służbami państwowymi, z administracją, jakoś się odczuli. Ale decyzji nie ma, za wcześnie jest, żeby tutaj o jakichś szczegółach mówić. Za wcześnie, bym mówił o szczegółach, ale czy można powiedzieć, że są szanse na podwyżki więcej niż symboliczne, na jakieś podwyżki znaczące? Poczekajmy, jeszcze, jeszcze trochę cierpliwości. Projekt budżetu niedługo będzie znany, i myślę, że wtedy będziemy informowali o tym, jakie są szczegóły. A jest szansa, że te podwyżki będą ogłoszone jeszcze przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Oczywiście z mocą obowiązywania w przyszłym roku. Tu nie ma jakiegoś kalendarza politycznego specjalnego. Projekt budżetu powstaje w określonych ustawą terminach, i, i wtedy zapewne opinia publiczna się dowie, czy i jakie rozwiązania budżetowe przewidujemy na rok 2016. A jakie są plany mono na Święto Wojska Polskiego? W tym roku będzie defilada czy nie będzie? Te plany są podobne do planów zeszłorocznych. Tutaj niewiele zmienialiśmy jakby co do istoty. Jest seria uroczystości, jak co roku, państwowych związanych ze Świętem Wojska Polskiego, i przewidywana jest też w podobnym rozmiarze defilada w Warszawie. Również już teraz zapraszam wszystkich chętnych. Taki piknik, jak co roku, przyciągający tysiące Warszawiaków, turystów. Myślę, że te, to święto wojska staje się takim bardzo ważnym punktem w kalendarzu dla Polaków, bo nie tylko w Warszawie, ale w innych miejscach jest okazja zapoznać się z nowoczesnym sprzętem, porozmawiać z żołnierzami. To jest, tak bym powiedział, i satysfakcja dla Polaków, że mają nowoczesną armię, ale i też i dla żołnierzy, bo przecież służą Polakom. Panie premierze, mówił pan niedawno, że cieszy się z protestu PZL w Świdniku złożonego do sądu w związku z przetargiem na śmigłowce dla wojska. Zarząd Zakładów w Mielcu y, również rozważa zaskarżenie przetargu y, do sądu, czyli będzie się pan być może cieszył w dwójnasób. Nie cieszę się oczywiście z tego, że są zgłaszane protesty. Wyraziłem zadowolenie z tego, że wchodzimy na drogę sądową, a nie protestu na ulicy czy jakichś oświadczeń politycznych. To sąd jest właściwym miejscem do rozstrzygania wątpliwości i dobrze, że. Po kilku miesiącach zdecydowano się właśnie na, na taką drogę. Także mówię ani się nie cieszę, ani się nie martwię, tylko uważam, że to jest właściwa droga. Kto ma wątpliwości w państwie prawa, ten po prostu powinien iść do sądu i, i sąd powinien te wątpliwości rozstrzygać. Około 500 pracowników mielca traci pracę w związku z tym, że ten przetarg nie był rozstrzygnięcie nie było dla nich korzystne. To jest jakiś problem. Jeśli ktoś na ten temat więcej przeczytał, to wie, że nie ma takiego związku, że tracą pracownicy w związku z tym, że rozstrzygnięcie idzie w inną stronę to światowy koncern, który jest właścicielem zakładów w Mielcu, przeprowadza światową restrukturyzację i w jej ramach postanowił też i dokonać zwolnień w Mielcu i w no różnych dobrze, ale innych może... zakładach. Trudno sobie wyobrazić, że przez jedno postępowanie Czyli dotyczące... Co, gdyby, gdyby ten przetarg był rozstrzygnięty na korzyść Mielca także, to i tak byłyby te zwolnienia? Tego nie wiem. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że te plany restrukturyzacyjne całej grupy zostały ogłoszone zanim my powiedzieliśmy, jaka firma jest w finale. Pojawił się tam nowy prezes i naprawdę trudno uwierzyć w to, że. Ze względu na postępowanie w skali polskiej, oczywiście duże, ale w skali światowej, powiedziałbym, średnie na 50 śmigłowców, aż tak poważne zmiany mają następować. Także, y, oczywiście, nie jest to dobra sytuacja, bo warto walczyć o każde miejsce pracy. I ja wielokrotnie deklarowałem chęć do rozmowy ze wszystkimi zakładami w Polsce. Mamy jeszcze 150 śmigłowców do wymiany oprócz tej 50 -tki. i bardzo jesteśmy otwarci na współpracę ale na konkurencyjnych zasadach. Zawsze u nas będą zwyciężały najlepsze konkurencyjne oferty, dające Wojsku Polskiemu najlepszy sprzęt i też najlepszą dla Polski ofertę przemysłową, także miejsc pracy manifestowało pani wspomniała 500 pracowników w Łodzi manifestowało ponad tysiąc, chcąc mieć nie miejsce pracy. Tylko że, że znaczy, są przepraszam manifestowało kilkuset pracowników w Warszawie kilka tygodni temu domagając się unieważnienia tego postępowania natomiast w Łodzi 1000 osób manifestowało żeby tego nie unieważniać. Więc zawsze gdy zderzają się tutaj różne racje trzeba wybierać najlepsze rozwiązania. Podkreślę, sąd jest dobrym miejscem, żeby rozstrzygać wątpliwości. Ale te skargi jakoś mogą opóźnić znacząco finalizację kontraktu, bo była chyba planowana na wrzesień. Planowaliśmy Karakach, i planujemy na jesień rozstrzygnięcie. Ale tak jak wielokrotnie podkreślałem, nie ma tu jakiegoś wyścigu, żeby zdążyć przed wyborami. Chodzi o to, żeby obydwie umowy były korzystne dla Polski i ofsetowo przemysłowa za nią odpowiada Ministerstwo Gospodarki. I ta główna, na dostawę prowadzimy intensywne negocjacje, ale jak mówię, w takich sprawach nie ma wyś wyścigu. Pośpiech jest e, złym doradcą. Bezpilotowce wojskowe Mon y, kupi, mówię o y, bezpilotowcach krótkiego zasięgu. Mon, kupi z pominięciem ustawy o, <coughs> o zamówieniach publicznych, to prawda? Chcemy właśnie skierować to zamówienie do polskiego przemysłu, bo uważamy, że jest potencjał na stworzenie w Polsce małych dronów obserwacyjnych. Stąd nie wystawiamy tutaj się na konkurencję, tylko chcemy, żeby to polski przemysł... Dobrze rozwijający się w tym obszarze, był beneficjentem tego zamówienia. Podobnie jak w dziesiątkach innych spraw, tam gdzie polski przemysł jest mocny, dobry, tam Kierujemy do niego zamówienia. W tym roku 5,5 miliarda złotych pójdzie do polskiego przemysłu po prostu. A nie boi się pan, że później ktoś przy jakichś potrawach i winie będzie opowiadał, że tutaj coś było nie do końca zgodnego z zasadami, jeśli jest to z pominięciem o zamówienia. Jest to zgodne z zasadami, bo. Dyrektywa Unii Europejskiej pozwala na wyłączanie tego typu postępowań z przetargów, jeśli jest skazany istotny interes bezpieczeństwa państwa. I my w dziesiątkach postępowań na ciężarówki, na amunicję, na różne inne rzeczy wykazujemy to. To przecież pracują specjalne zespoły nad tym. I tu jestem spokojny, że wszystko dzieje się właściwie i w zgodzie z prawem. Inne państwa też mają takie uprawnienia, jeżeli wykażą, że ich interesy wymagają tego, żeby tę rzecz produkować u siebie, bo to kwestia zaplecza, części, modernizacji, dostaw i tam, gdzie można postawić na polski przemysł, tam nie waham się ryzykować w tym sensie nie prawnym, ale takim, że ufamy, że polscy naukowcy, inżynierowie, robotnicy potrafią robić dobre rzeczy. Przykładem Sukces Rosomaka. Na koniec chciałam pana zapytać o wolę i ochotę, bo pan pomimo, że minister cywilny, jak żołnierz powiedział, że jak pani premier będzie wymagać, to pan wystartuje do parlamentu, ale jest wola i ochota? Pani premier od razu bardzo miło dla mnie odpowiedziała, że takie zadanie. Ale czy pan ma wolę i ochotę postawi, więc jeśli pani mnie porównuje do, do żołnierza, to takie dyspozycje wykonam z pełną wolą i ochotą. Dziękuję bardzo, Tomasz Siemoniak minister obrony. Beata ich do usłyszenia. Dziękuję bardzo.